O tym, jak ważny jest wzrok i słuch, wiemy wszyscy i bez względu na wiek powinniśmy od czasu do czasu kontrolować stan naszego zdrowia. W Działdowie 16 lipca zaparkował słuchobus. Samochód przejeżdża cały kraj w ramach akcji Narodowy Test Słuchu. Działdowianie od razu ustawili się w kolejkę. Badanie jest dwuetapowe. Na początku na zewnątrz, poza naszym autobusem, poza naszym słuchobusem, robimy krótki test słuchu. Tak naprawdę w słuchawkach pojawiają się bardzo ciche dźwięki. Trzeba tylko odpowiadać osobie badającej, czy się słyszy dany dźwięk. Te osoby, które kompletnie usłyszą wszystkie emitowane sygnały, znaczy, że mają słuch bardzo dobry i nie muszą robić drugiego etapu badania. Natomiast no, pozostałe osoby, które tego testu nie przejdą, w pierwszym etapie wchodzą do środka, do autobusu, gdzie badanie podobnie polega na tym samym zasadzie, tylko że jest przeprowadzane za pomocą dokładniejszego urządzenia, za pomocą audiometru. No i te dźwięki, które pacjent słyszy, nanosi się na audiogram, czyli na wykres słyszenia jednego i drugiego ucha. Z wynikiem z drugiego badania można udać się do specjalisty i szukać pomocy. Tego dnia z takiej możliwości mógł skorzystać każdy. Badania wykonywano bez żadnego skierowania, a co najważniejsze bezpłatnie. Dlatego w Działdowie chętnych nie brakowało. Słuchobus oprócz Działdowa odwiedził również Ostrudę, a także pola grunwaldzkie. Cieszymy się, że we wszystkich tych miejscach, gdzie byliśmy, tak naprawdę nie nudziliśmy się. Całe dnie były wypełnione badaniami. W Mławie dwa dni temu, no naprawdę od samego rana do samego wieczora mieliśmy olbrzymią frekwencję. Ale i na polach grunwaldzkich, w dniu, kiedy tak naprawdę padał deszcz, kiedy aura była dość niesympatyczna, też udało nam się bardzo dużo badań wykonać. Także tutaj, jeśli chodzi o Warmię i Mazury, no to myślę, że ta akcja ma naprawdę sens. Działdowo było ostatnim miastem na Warmii i Mazurach, gdzie przeprowadzono narodowy test słuchu, ale słuchobus wyruszył w trasę dalej. Przez lipiec i sierpień odwiedzi ponad 60 miast w całym kraju.